Miałem 11 lat. Pewnego dnia zobaczyłem na YouTubie zakończenie opery Siegfried. Ja i Wagner byliśmy po prostu dla siebie stworzeni. To taki banał, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś Tarmo Beltokoski jest uważany za najmłodszego, uznanego dyrygenta w Europie. Obecnie pracuje w Rydze, stolicy Łotwy, gdzie dyrygował również Richard Wagner. Wagner pochodził z Niemiec, Beltokoski z Finlandii. Tutaj w Rydze dyryguje Łotewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, ćwiczy ze swoimi muzykami utwory Wagnera, a jakżeby inaczej. To zaszczyt być tutaj i wykonywać jego muzykę. Przyjechałem tu po raz pierwszy w styczniu 2022 roku. Cóż, wciąż jestem na początku. Poznaję ludzi i to miejsce. Zagrajmy to jeszcze raz. To fantastyczny symfoniczny fresk. To jeden z najwspanialszych momentów w historii tego dramatu. Pokażcie, co potraficie. Od was wszystko zależy. Grają Siegfrieda, operę Wagnera, która tak bardzo zafascynowała Tarmo Beltokoskiego w dzieciństwie i którą teraz ćwiczy z muzykami Łotewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej. Do występu pozostały 2 tygodnie. Tempo musi być odpowiednie, dźwięk też, no i oczywiście musi być chemia. Dyrygent w wieku 20, 21, 22 lat to naprawdę bardzo młody dyrygent. Nie czuję się młody. Ale połowę swojego życia spędził z muzyką. Ja robię swoje, a ci muzycy to profesjonaliści. Jest jednością z muzyką. Znam się na muzyce i potrafię dyrygować. Dokładnie wie, co robi i dlaczego robi to w taki, a nie inny sposób. Mam nadzieję, że oni też dadzą z siebie wszystko. Jeśli nie, jasno im to powiem. Tarmo jest nie tylko dyrygentem. Stał się znany jako pianista wirtuos, zaczął grać na fortepianie w wieku 8 lat. Początkowo preferował komedie muzyczne, jednak teraz najbardziej lubi trudne opery Wagnera. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem Wagnera, otworzył się przede mną świat. Od tamtej pory szaleję na punkcie jego muzyki. Miałem 11 lat i byłem w 5 klasie. Pewnego dnia w szkole zacząłem śpiewać krótkie fragmenty Siegfrieda i Zmierzchu Bogów. Wszyscy myśleli, że zwariowałem. Moi koledzy z klasy, nauczyciele i prawdopodobnie także moi rodzice. Szalony fiński uczeń stał się uznaną na całym świecie gwiazdą muzyki. Występował w Berlinie, Helsinkach, Hongkongu, Toronto i Tuluzie. Dzisiejszego wieczoru Beltokoski zagra jednak w Cesis, małym miasteczku na północy Łotwy. Fani muzyki klasycznej ze wszystkich krajów bałtyckich znają je z tradycyjnych letnich festiwali. W programie dzisiejszego wieczoru Siegfried – koncertowe wykonanie opery Wagnera, która utorowała drogę do sławy młodemu dyrygentowi. Publiczność jest zachwycona. To spełnienie dziecięcego marzenia chłopca, który w wieku 23 lat stanął na czele Łotewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej.